Dzień dobry, drodzy państwo. Ledwo skończyliśmy jednego koda, czas na kolejnego Modern Warfare. Tutaj akurat mam wersję na PS4 przed nami, odpalamy na PS5 i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W ogóle fajne jest to menu podzielone na Warzona i na kampanię. Tutaj na przykład możecie sobie zainstalować wszystko, więc odpalamy. Kampania, tak, poziom normalny. Jestem bardzo ciekaw. Grałem, ale już tak nie pamiętam zbyt. Nasza wojna nie toczy się o naszą wiarę. Trzeba będzie trochę ściszyć klasycznie. Walczymy, aby usunąć wszelakie wrogie mocarstwa z naszych ziem. Jesteśmy Al-Qatala. Jesteśmy zabójcami. Walczymy bez żalu. Toczymy wojnę bez litości. To jedyna droga, by żyć i umrzeć śmiercią godną żołnierza. Echo 3-1 do dowódcy Charlie 2. To dowodzenie. Widzimy strefę lądowania. Chyba nasi chłopcy przybyli na czas, pułkowniku. Zrozumiałem, 3-1. Drużyny zabójcy przygotowane do szturmu. Macie pozwolenie. Pułkowniku, możemy mieć problem. Za późno, Lansbert. Już działamy. Nie, dopóki ja tak nie powiem. Obserwator do 3-1, słyszycie? Tak, Lansbert. Nadawaj. Generał Barkow wysłał dostawę chloru do swojej bazy. Ale jego najemnicy przygotowują się na przesłanie jej konwojem do Urzgistanu. Możecie atakować, ale nie mamy pozwolenia na wymianę ognia z armią rosyjską. Nie stać nas na międzynarodowy incydent. Nie mamy gwarancji, że Rosjanie na to nie zareagują, hej. Zrozumiano, Alek. Znajdźcie gaz, przejmijcie ciężarówki Barkowa i opuśćcie teren, zanim sprawa się skomplikuje. Obserwator, zajmiemy się tym. O, jak dobrze. Teraz powinno być trochę lepiej. Wracamy do bazy. Ruchy. Do wszystkich drużyn zabójcy. Nacierać do wyznaczonego punktu. Zrozumiano. W drodze. Strasznie. Musimy się sprężyć. Ludzie Barkowa zamierzają przetransportować dziś gaz. Jakie są szanse, że wpadniemy na generała Barkowa? Rosyjski generał prędzej dałby sobie jaja uciąć, niż pozwolił się tu złapać. Uwaga! Suda, Daniel! Ja słyszę! Za Kremlem! Słyszę dwóch. Szukają nas. Dwóch najemników, bez mundurów. Ja co to słyszę? Сейчас! Zdjęty. Kurde, na 30% to będę musiał zjechać? Come on. Czysto, czysto. Teraz teraz powinno być idealnie. Jak tak patrzę po wykresach. Echo 3-1 do niebieskiego Wikinga 5. Prosimy o ostrzał. Zaraz potwierdzę cel. Jasne, 3-1. Wiking w gotowości. Zróbmy rekonesans. Upewnijmy się, że nie ma tu rosyjskich żołnierzy. Zbliża się pojazd. Główna brama. Ruch na bocznicy. Tak, przywożą tu gaz. Średnia ciężarówka. Będą nią transportować gaz. Pojazd w ruchu. Pojazd patrolowy. Najemnicy. Ochrona. Dobre cele. Nie widzę Rosjan. Zgłoś to, panie agent. Niebieski Wiking 5, tu Echo 3-1. Południowa brama, macie pozwolenie na ostrzał. Zrozumiano, 3-1. Zamierzam cele. Ostrzał za 5 sekund. 5 sekund. Tak
te samoloty są tak... Dzięki wielkie, Wiking. Dalej już sobie poradzimy. Kurczę, masakra z tymi efektami. Chyba, że na 40% jeszcze dozjedziemy. I muzykę też na 40%. Dobra, może będzie git. Uwaga! Kilku uzbrojonych piechurów. Czekajcie, niech podejdą. Rozsledatujcie, jeśli co uvidzicie, strzelajcie! Zdjąć ich, już! Czysto! Do przodu! Ktoś chyba bawił się zapałkami. Mają za swoje, pieprzeni chemicy. Gdzieś tu AK leży. O, AK-12. Przyda się. Też ta M4 też fajna. Dobra decyzja. Mieli radia, broń. Skróćcie ich rękę. Puszczę ogień! Ja pytaję się! Drzwi, do mnie! Zdejmuję ich. Przyjąłem. Zabójca w drodze. Chłop z shotgunem wpatrzony. Tyle z elementu zaskoczenia, panowie. Bądźcie czujni. Ostrożnie, nie wiemy, co nas czeka po drugiej stronie. Kontakt! Jest mega głośno podczas tych, co mi się wydaje. Trzeba go... Jest przygwozdzony! Oflankujcie go i zdejmijcie! Dobra, tutaj... Wchodzimy! Musimy zabezpieczyć gaz, zanim go przeniosą. Jest na widoku! Widzę też! Ruchy! Trafiasz! Nie wiem, czy to ognia. Nie, do tego na razie nie potrzebuję. Widzę cel! Jeszcze ciszej. Kurde, ale które to... Efekty? Na 30? Wróg! 10 metrów stąd! Tak, widzę! Echo, wal do tego gwiazda karabinu! Jesteśmy zbyt odsłonięci! O, teraz jest dobrze. Na 100%. Ja słyszę po moich słuchawkach, że nie mam przesteru. Ruchy! Ruszmy się! O nie, pierwszy dead od granatu? Oczywiście, że tak! Kupson 94, dziękuję za 18 miesiąc. Czekajcie, bo ja bym sobie chciał zmienić tak i ogień. O, na ciągły. Uwaga, południe! Widzę jednego! Cel dostał! Wróg przy skrzyniach! Widzę cel! Trzeba w światełko strzelać, nie? Nie widzę ich! Dostał! 20 metrów stąd! Ja cię pribiję, sucha! Zrozumiałem! Są między budynkami! Widzę cel! Najgorsze jest to, że oni są ubrani na czarno. Nie żyje! Ej, kogo ich strzela! I... Cele!
Obrani na czarno, tu jest ciemno i tak i cholery nie widać. Zmieniam magazynek! Spróbuję wyjść tam od razu do niego. Mamy ruch na wschodzie! Hej! KM zdjęty! Dobra robota, CIA! Idą! 20 metrów stąd! Uciekają! Biegną do magazynu! Są na zachodzie! Cel dostał! Ruszmy się! Czysto! Gaz musi być w środku. Chyba, że się spóźniliśmy. Czysto! 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 W środku mogą być chemikalia. Załóżcie maski. Do roboty. Co do chuja? Odcięli prąd. Włączcie latarki. Do mnie. Lukas, dziękuję za 35 miesiąc. Słyszeliście? Ten, kto odciął. Coś tam spadło? Jest, mówię wam. Kurwa, widzieliście? Znajdźcie go! One się chowają. Ruch na kładce! Widzę jednego! Nie wiem, co mam tu znaleźć! Cały czas mi się wydaje, że nad nami ktoś jest. Wszędzie czysto. Przywróćmy zasilanie, zapalmy światła i znajdźmy ten gaz. Przyjąłem 3-1. Szukam. Tak jest, szukam skrzynki. Zlokalizujcie bezpieczniki, znajdźcie gaz i w drogę. Włączam prąd. Wróciło zasilanie. Hej! Mamy problem. To rosyjscy żołnierze. To specnaz. Czy ja wiem, czy taki problem? Najemnicy Barkowa to członkowie specnazu. Mamy tu zabitych rosyjskich żołnierzy. Musimy znikać. Odmawiam. Dowodzenie wymaga ukończenia misji. Nie mamy wyboru. Jak zawsze. 3-1 bez odbioru. Czekamy na potwierdzenie. Przygotujemy ciężarówki do ewakuacji. Przyjąłem. Bingo. Holy kozak. Potwierdzam obecność gazu. Zrozumiano, 3-1. Ładujcie i wracajcie do bazy. Przyjąłem. Zbierajmy się stąd. Jedziesz z nami, 3-1. Siadaj na przód. Do wszystkich zmierzamy do ustalonego punktu. Pilnujcie sektorów. Dobra robota, Alex. Zbiórka do ewakuacji w ustalonym punkcie. Zawracać! Zawracać! Obserwator do 3-1, ale słyszysz mnie? Odbiór! Mam cię 3-1! Mam cię! Kurwa! Kto to kurwa jest? O kurde.
Kiedy? Tam wczoraj. Mano Rusy. Marines. Amitar. Amerykano. Pseudo potacie. Faran! Faranko! Jala! Jala, jala! Ale co brykę mają? Echo do obserwatora. Alex, co się stało? Atak terrorystyczny. Mamy zabitych Marines. Ukradli gaz, potrzebujemy ewakuacji. Zrozumiano. W waszym kierunku zmierza chmara ruskich. Trzymajcie się, chochoł niedługo was eksfiltruje. Obserwator bez odbioru. Wprowadzamy ograniczenie dostępu do informacji. Co to do cholery ma znaczyć? Pan już nie ma tego dostępu, pułkowniku. To moi Marines. Potrzebujemy sił szybkiego reagowania. Odradzałabym. Ale to nie jest pani decyzja. Pułkowniku, Laswell. Generale, moi ludzie... Norris, daj nam chwilę. Tak jest. Mamy mały problem. Kreml zerwał wszelkie rozmowy deeskalacyjne. Szósta flota przesuwa się na Morze Czarne, a broń chemiczna jest Bóg wie gdzie. To wszystko jest twoją winą, Laswell. Napraw to. Generale, wywiad to teraz nasza najlepsza broń. Już próbowaliśmy tej drogi. Znajdź mi lepszą broń. John? Laswell. Gdzie jesteś? Jestem zajęty. Mam problem. Rosjanie. Wieści się rozchodzą. Terroryści zdobyli broń chemiczną. Mogą być wszędzie, w Paryżu, Nowym Jorku. Londynie. Ha, jest Jon! Masz czas na odprawę. Właśnie się odbyła. Sierżant Garrick, odbiór. Tu Garrick. Mamy krytyczne zagrożenie. Co najmniej jeden napastnik. Może mieć bombę albo coś gorszego. Mamy snajperów na miejscu? Nie, sierżancie. Nie chcemy wzbudzać paniki. Terroryści też o tym wiedzą, sir? Garrick, nie zrób z Londynu strefy wojny, jasne? Jak słońce. Bez odbioru. Jesteśmy zdani na siebie. Damy sobie radę. No to do roboty, ta? Przyjęto. Sierżancie? Uwaga! Biały van! Widzę broń. To oni. Szabla do kruka, biały van. Grupa mężczyzn w wieku poborowym. Są uzbrojeni, ruszamy. Przyjąłem. Nie interweniujcie, dopóki to nie będzie konieczne. Biały van, po lewej. Ruchy, ruchy! Są tutaj, bracia! Są tutaj, szybko! Ani kurwa drgnij! Policja, stać! Ręce do góry, już! Na ziemię, leżeć, już! Popełniacie błąd! Nie będę powtarzał! Uciekają! O kuźwa! Broń! Ma broń! Gdzie? Czysto! Kurwa! Wróg dostał, kurwa, zabili go! Się odpierdala! Mamy wybuch na Piccadilly Circus! Padły strzały, funkcjonariusze ranni! Potrzebujemy lekarzy! Pierdolę, Kyle! Co was zrobi z naszym miastem? Jeszcze nie skończyli. Ruchy! Co pan zrobi, Kyle? Centrala, centrala! Tu Alfa Whisky 2019! Atakują nas na Piccadilly Circus! Potrzebna nam natychmiastowa pomoc na Piccadilly Circus! Mają kałachy! Goście klasycznie, no kałachy muszą być, no przecież. Co nawalają tam z tego balkonu? Wszystkich
Jeszcze się skupiłem na tym budynku, a tutaj gościu pod spodem. 2C, drużyna szturmowa jest... Drugi wybuch na północ od głównego placu! Ja pierdolę, wszędzie są kawałki ciał! Na hojna! Gdzie jest wojsko? O ty! 2C, drużyna szturmowa jest... Typek się wysadził. Ja pierdolę, wszędzie są kawałki ciał! Ruch tu szabla 2! Gdzie jest wojsko do cholery? 2C, na hojna! Mordę. Ja pierdolę, wszędzie są kawałki ciał! Ruch tu szabla 2! Gdzie jest wojsko do cholery? 2C, drużyna szturmowa jest w drodze. Planowany czas przybycia nieznany. Ruchy! Na hojna! Opa, zacznę go na hojna! Ruch tu szabla 2! Ranni funkcjonal... Swój, swój! Widzę cię. Masz broń? Jest, Bryce. Witam. Jestem kapitan Price. Sierżant Garrick. Idziesz ze mną. Uwaga na rogi. Pomocy! Zakładnicy, pomocy! Na górze. Na pomoc! Potrzebna nam pomoc! Pomocy! Zdejmijcie to ze mnie! Proszę, zdejmijcie to! Potrzebuję pomocy! Na pomoc! Nie jestem jednym z nich! Nie chcę umierać! Błagam! Nie chcę umierać! Chcę go nie chcę się odwołać rodzinę! Chcę pomożesz mu! Staram się! Proszę. Dajcie mi zobaczyć moje córeczki! Zaraz wybuchnie! Nie mogę tego! Nie ma czasu! Po pomocy! Na pomoc! Chwila! Co ty robisz? Nie! Nie! Do wszystkich! Bomba wybuchła! Potrzebujemy sanitariuszy! Wychodzimy! Spokojnie! Spokojnie! Zabierzemy was stąd! Jesteś cały? Nic mi nie jest! Chodźmy! Ocaliłeś dziś wiele osób, sierżancie. To w ogóle nie powinno się wydarzyć, sir. Wysłali nas na pół gwizdka, żeby wszyscy mogli udawać, że to nie wojna. Tak, pierdolne kłamstwo stulecia. Dlaczego mamy związane ręce? Przestańmy się wreszcie cackać i walczmy. Sir. Mówcie dalej. Nie mamy szans przy takich zasadach prowadzenia walki, kapitanie. Niech mówią nam gdzie, mówią kiedy, ale nie jak. Moi ludzie śledzili tę komórkę od tygodni. Mieliście o tym jakieś informacje? Nawet sporo, sir. Okej, Garrick. Idziesz ze mną. Alcatala przyznała się do zamachu. Z rozkazu samego Wilka z Uzbekistanu. Na miejscu jest Alex, szuka zaginionych chemikaliów. Potrzebujemy wsparcia sił wyzwolenia. Niech skontaktuje się z dowódcą. Znasz ich dowódcę? Tak, poznaliśmy się. Niech poda moje nazwisko, albo go zabiją. Masz wiadomość od kapitana Price'a? Komendant Karim, mów mi, Alex. Słucham cię, Alex. To ściśle tajne. Kuzyni, zobaczcie, co tam na korytarzu. Dwa dni temu terroryści ukradli partię rosyjskiego gazu. To na pewno była Alcatala. Rosjanie nie rozróżniają między Alcatalą a waszymi ludźmi. A ja nie rozróżniam między Alcatalą i armią rosyjską. Jedni i drudzy to terroryści. Nigdy nie użylibyśmy tej trucizny. To pomóż nam ją znaleźć, zanim... Zanim co?
Wywiozą ją do Europy? Czy Ameryki? Żyjemy tak każdego dnia. Pani komendant, poradziliście. Kto to? Alex to mój brat, porucznik Hadir. Jesteś CIA? Pracuję z kapitanem Price'em. Więc zabijasz Rosjan, tak? Mam przyjaciół, którzy mogą pomóc. Twoja siostra zadecyduje, co dalej. Oczywiście. Moja siostra tu dowodzi. A rosyjska armia wciąż tu jest. Ta okupacja musi się skończyć. Zgadzamy się z tym, tak? Ludzie generała Barkowa kontrolują miasto. Chcemy to zmienić. Nie mamy rakiet, ale radzimy sobie. Jak zostaniesz, pomożemy ci. Ale wtedy musisz walczyć. To do boju. Witamy w Urzykistanie, Alex. No to za mną. Te tunele to ostatnia szansa. Mamy dane, że rosyjscy dowódcy będą gdzieś w mieście. Przygotujemy ich zasadzkę. Jak? Wybuchowo. To odwróci ich uwagę. Odciągniemy żołnierzy od ich bazy, co pozwoli ją zaatakować. Musimy dać z siebie wszystko. Jeśli posuniemy się za daleko, zatracimy siebie. Szykuj się do ataku na lotnisko. Powodzenia. Alex, weź te ładunki. C4 ze zdalnym detonatorem. Dzięki. Uważaj na moją siostrę. Powodzenia. Nawzajem. Ale Tarek. Hamsara. Jala. Merki? Zeleme kafu. Alex, załóż to. Przebranie cywila. Jak wyglądam? Ujdzie. Tarik, jak sytuacja? Rosjanie są tuż na zewnątrz. Jeśli zobaczą broń, zaczną strzelać. W takim przypadku plan zawiedzie, nim zaczniemy. Alex, broń nas wyda. Nie pokazuj jej Rosjanom. Chodź za mną. Za ciebie i ty сегодня не будет. Nic nie ukradę, proszę! O kurde, trochę lepiej uzbrojeni. Tego psy, shotguny, patrz ilu jest. Całe miasto. Rozdzielają nasze kobiety i dzieci. Dziś będą bardzo surowi, bo przyjadą tu oficerowie. Barkow się pojawi? Prawie nigdy się nie pojawia. Ukrywa się i inni odwalają za niego brudną robotę. Jaką brudną robotę? Przydzielają kary. Mężczyźni do pracy! Kobiety do ciężarówek! Tu się rozdzielimy. Rób co mówię i zmieszaj się w tłum. Wejdź głównymi drzwiami. Spotkamy się po drugiej stronie. Mimo mojej szczodrości i ochrony są w Urzykistanie siły, które nie rozumieją lekcji mających zapewnić bezpieczeństwo, pokój i dobrobyt. Nie dwigaj się! Przedostałem się. W lewo. Idź uliczką. Z tym pustakiem? Widzisz tego żołnierza? No. A no stój! Akacza bierz, akacza. Zdejmij go. Zadane! Zadane! Karim? Uważaj. Już wiem, po co pustak. Jesteś zaradny. Dobrze. Chodźmy. Przed nami są moi ludzie. Będą mieli dla nas więcej ładunków wybuchowych. Większy wybuch odciągnie żołnierzy z rosyjskiej bazy. Kurwa. Żołnierze Barkowa znaleźli moich współpracowników. Możliwe, że już nie żyją. Musimy być cicho. Znajdź filtr oleju. Użyj go jako tłumika. Poszukaj przy pojazdach cywilnych. Ja będę obserwować strażników. Buntownicy wciąż dokonują bezsensownych ataków. Ten jest pusty. W imię tak zwanej wolności. Szukaj dalej. Ci żałośni terroryści są rakiem, który...
który toczy ten piękny kraj. Aha. I co wkręci? To wystarczy. O kurde. Dobrze, cofnij się i oflankuj z prawej. To niezły tłumik. Zajmij się dwoma. Ja dorwę resztę. Ja pod ogniem! Какого черта? Czysto. Nie wychylaj się. Chwila. Odsuń się od drzwi. Осторожно. Могут быть растяжки. Masz go na celowniku? Tak. Weź dwóch. Ja zajmę się trzecim. Czysto. Tędy. Przykro mi. Mamy materiały wybuchowe. Ich ofiara nie pójdzie na marne. Chodź za mną. Za mną. Jeśli będziecie się starać generalnie, zostaniecie przykładnie ukarani. Co tu się dzieje? Proszę, ona się boi. Zbocznij. Jasne, jasne. Rozumiesz, czemu to robimy? Zawiśli, bo zabili naszych żołnierzy. Popatrz na nich. Ruszajmy. Możemy żyć w pokoju. Kurwa, to przecież zbrodnia wojenna. Kara za kradzież gazu. O, terroryści powodują ból, który dotyka nas wszystkich. Co możemy zrobić? Działajmy razem. Wypełnij naszą misję, a na zawsze położymy kres okrucieństwu Barkowa. Nagrodzeni. Kurczę, już pół godziny gramy, ale to przy kodzie tak leci czas. Barkow wysyła helikoptery. Jak je zniszczymy, wykurzymy wojska z bazy. To da nam szansę na... Tylko jak ty chcesz... Aha, podłożyć ładunki. Tak, podłóż ładunki pod helikoptery. Odsłaniam cię. Jeśli spotkasz strażników, zlikwiduj ich. Tylko cicho. Po wszystkim spotkamy się tutaj. Strażnicy przy wejściu. Jeśli chcesz zaatakować, nie daj się zobaczyć. Jako człowiek prawy i generał wierzę w sprawiedliwość wymierzoną szybko. Nie ma tu sądu ani przysięgłych. Tylko zbrodnia i kara. Robotnicy idą tam. Nie ta broń. Czysta. Użyj filtra oleju do wyciszenia broni. To da nam największe szanse. Rewolucja przynosi wojnę wielbiącemu pokój Urzekistanowi. Ci bojownicy o wolność i kolaborujący z nimi zagrażają bezpieczeństwu i spokojowi. Żadnych przerw! Wracaj do pracy! Prawa. Dzisiaj zostaną ukarani. Ci, którzy wierzą, że moje powinni mnie z pustakiem przepuścić. Dzięki tym taktykom terroru oraz sekretnym planom. Oni jak widzą pustaka, to traktują mnie jak swojego. Dwa pustaki i tu pustak. Nigdy, przenigdy nie damy się stąd wygnać armii złodziei i terrorystów. Wytrzebimy ich życieli i utrzymamy to terytorium. Naszych wrogów czeka nie zwycięstwo, lecz śmierć. Rosja pragnie bronić. Alek, jesteś na dachu przy helikopterze? Wciąż szukam drogi na górę. Użyj schodów. Stój. Masz strażnika. Na górze schodów. Po lewej. Dobra czujność. Zajęłam się nim. Masz koci refleks. Mamy nieograniczone zasoby ludzkie. Ładunek podłożony. W takim to miejscu, że go w ogóle nie widać. Patrzcie, jak wsiadasz, to... Teraz nie, nie widać. Nie. Urzekistan krwawi.
Zaczyna mu brakować żołnierzy. Strażnicy przy wejściu. Dwóch leży. Nieźle. A dziś przykładnie ukażę tych, którzy nie słuchają moich rozkazów. Ci wrogowie to wasi. Jestem przy celu. I członkowie rodziny. Wiesz co robić. Ci wichrzyciele są wśród nas i dokonują niesłychanych zbrodni przeciwko. Ładunek podłożony. Cieszą się błogosławieństwem i wsparciem Stanów Zjednoczonych oraz ich partnera Wielkiej Brytanii. Każdy, kto kolaboruje z tymi grupami, skazany zostanie na śmierć. Dziś lud Urzykistanu ma się pod moimi rządami o wiele lepiej. Czy to już pora? Ten kraj mógłby korzystać ze swych bogactw. Ale musi wysadzaj. Zdobyć do tego prawo poprzez lojalność i posłuszeństwo. Pięknie jebło, Alex. Dobra robota. Tędy. Czekaj. Zostań z lewej. Wstrzymaj ogień. Patrz, zadziałało. Wojska z bazy wyruszają. Dobra, nie pilnują ciężarówek. Zajmiemy się. Chodź, pod ciężarówkę. Idą kolejni. Nie oddalaj się. No to się czołgaj. To prezent. Na do widzenia. Jaki miły prezent. Szkoda, że ominął nas fajerwerki. Ale musimy atakować, nim będzie za późno. Następna ulica doprowadzi nas do tuneli pod domem Tarika. Kurwa! Wycofaj się! Jezus, kurde, tylko w którą stronę chcesz się wycofać? Krążają nas! Zadam! Brawo! Brawo! O kurwa! Para, co to kurwa jest? Schowaj się, Alex. Padnij. Schowaj broń. Jest ich za dużo. Nie ruszaj się. Czy jak nas nie zobaczy? Okej. Okay. W этот раз на них дойдет. Jestem gotowa. Zabij dwóch po lewej. Dobra robota. Do tunelu, szybko. Może ich być więcej. Patrz, posiłki z lotniska. Nasz plan zadziałał. Stój. Kurwa, drzwi domu Tarika są otwarte. Gdzie Tarik? Zginął. Nie porzuciłby posterunku. Chodźmy. Czysto. Zejdźmy na dół, do Hadira. Straciłaś dziś dobrych ludzi. To koszt tej wojny. A teraz przejmijmy lotnisko barkowe, aby ich śmierć nie poszła na marne. Czeka nas niezła przeprawa. Tak jak ich. Hadir ma plan. Kurde, fajny ten początek. Podoba mi się. St-
Strasznie widać te teraz dużo lepsze wstawki filmowe. Obserwujemy już trzeci kod jest taki w sumie. Chyba przy Infinite Warfare zaczęli. Przyjaciele blisko. Dużo lepsze robić. Wrogowie jeszcze bliżej. Mówiłem, że mamy swoje sposoby. Nie mamy granatów, więc improwizujemy. Nieźle. Wydawało ci się, że walczymy na kamienie i kije? Bierzemy je do piekielnego działa, poruczniku. Szybko, kuzynie! Tak, poruczniku! Rosjanie rozumieją tylko przemoc, więc pokażemy im przemoc. Akacz i Kar. Barkow ma swoje lotnictwo, a my mamy swoje. Panie Hadir. Zdalnie sterowane samoloty z C4. Dobrze, startujecie jak tylko się przedrzemy. Gotowi? Tak jest, lecimy. Dobra. Ale zajebiste, patrzcie jak to wygląda. Jak chmara takich baza jest przed nami. Samolocików. Widać lotnisko. Staranuj helikoptery. Ostrożnie. Celuj w helikoptery. Dobra robota, bracia. Ruszajmy. Przed nami granica lotniska. Druga drużyna będzie nas osłaniać z działa. Echo 3-1 do obserwatora. Okoliczne wojska zbliżają się do bazy Barkowa. Prosimy o wsparcie powietrzne. Zrozumiano, 3-1. Wysyłam nieoznakowany helikopter na twoją pozycję. Czekaj. Utrzymać na pozycję. Niego. Utrzymać pozycję. Zrozumiałem. Uwaga, zaatakujemy ich w zbrojownię. Zabierzemy broń i przejmiemy lotnisko. Tak, Karim. Kuzyni, walczymy o wolny Urzykistan. O nasz kraj. Za Urzykistan. Za Urzykistan! Nie zapadła! Czy trafiłem coś, co było na wieży? Czyli to dobry ten Kar mają. Zupgrade'owany jakiś. Dobra, to ja też wjeżdżam. Mołotowy na mordę. To jest jeden ziomo. Powietrze! Gotowy do akcji! Ale klony są gotowe! Rozwal te helikoptery! Zajebisty! Ej kurde, gdzie? Nie widziałem tam nic. No kurde, wydupiaj mi stąd! Chowaj się!
samolotu. Ale tu już czysto chyba. Nie. Między budynkami. Zbliżają się. Hej, osłaniać mnie. Tak jest. Taki granat mnie zabił? Nie, to jest niemożliwe. Coś tu jest nie tak. Żołnierz ranny! Jeden z naszych! Sprowadzili posiłki! Alek, mamy więcej samolotów! To pleców pilnuje. Chyba było słabe. Alek, mamy więcej samolotów. Widzę zbrojownię, czerwony budynek. Do środka. Pierwsza zbrojownia czysta. Jakiego skara byśmy sobie wzięli? Kurde. Bramą jest lądowisko. Wszyscy do bramy. Nie chcę się otworzyć.
Potrzebuję Molotowa! Nie zmarnuj go! Musimy przejść. To jedyna droga na lądowisko. Wiem, co zrobimy. Staranuję ją. Przesuń się, Alex. 3-1 do obserwatora. Docieramy na lądowisko. Gdzie nasze wsparcie powietrzne? Echo, wsparcie nadciąga. Jak system strzelania? Spoko. Przyjemny na razie. Alek, samoloty gotowe. Ten helikopter. Helikopter zdjęty. Uwaga na kładkę, są nad nami. Tu był ziomek, na 100%. Zabiliście tutaj. Załadowuję! Zakładkę! Idą po kładce! Stąd nic nie widzę! Jara! Raz, raz! Tak jest! Wychylił główkę z norki w końcu. Przemieszczają się między budynkami! Żołnierze! Za mną! Przebijamy się do lądowiska! Mam helikopter w drodze. Do tego czasu jesteśmy zdani na siebie. Przybędźcie! Gdzie jest ostatnia zbrojownia? Hangarze, po drugiej stronie lądowiska. Jak ją zajmiemy, baza jest nam. Zrozumiano. On jeszcze w stanie. Raz dostał tylko, chyba że prosto w głowę. Ogień zaporowy! Ty, prosto w głowę. Jeden z naszych!
turystyczny hangar! Te sucze syny są w środku! Słyszę ich! Aleks, drzwi! Wysłaniaj go! Zamknięte! Na dachu jest właz. Aleks, pomóż mi! Na nowe dach to podkreślenie! Musisz być dach! Odpisować po toku i zamieniu! Potrafię, aby tak się wypadło tym dalej! Nula cię! Tutaj, Aleks! Raz, dwa, trzy! Ostatnia zbrojownia zabezpieczona. Możemy się dozbroić. Szybko! Posiłki wroga wracają z miasta. To nie koniec walki! Dalej! Tu się będziemy musieli bronić. Bronimy hangaru, a ja tutaj kończę pierwszy odcinek. Już trochę na morze zejść. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za wstępny materiał do nowego koda, czy do kolejnego, którego przechodzimy, i widzimy się w odcinku numer 2.